będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszego adwentowego przygotowania na przyjście Pana, naszej drogi. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje nam jedną bardzo ważną cechę naszego życia, czy może inaczej przywarę, która może być powodem tego, że niestety, ale to Boże Słowo w nas nie jest w stanie zapuścić korzenie i to kroczenie za Panem Jezusem jest zdecydowanie bardziej utrudnione. Mianowicie tą przywarą jest przekora. Dzisiaj Pan Jezus mówi o tej przekorze, jakby no też wypominając to swoim ziomkom, tak, ludziom swojej epoki. Ale te słowa Jezusa są bardzo aktualne też i dzisiaj. Chciałbym, żebyś w dniu dzisiejszym zatrzymał się nad swoim życiem i żebyś zastanowił się, czy zastanowiła się nad tym, w którym miejscu ta przekora sprawia, czy sprawiła, że twoje życie nie poszło za Panem Bogiem, że dokonywałeś, czy dokonywałaś wyborów niezgodnych z tym, co mówi Pan Jezus, czy jakby wbrew temu, co mówi Pan Jezus, bo na przekór, bo chcę to zrobić po swojemu, bo nie chcę zrobić tak, jak Pan Bóg mówi, bo wydaje mi się to za trudne, troszkę takie passé, albo w ogóle nie dzisiejsze, co w rezultacie doprowadziło mnie nie tylko do jakiegoś konfliktu sumienia, ale przede wszystkim do jakiegoś zagubienia wewnętrznego. Pan Jezus to mówi bardzo, ale to bardzo konkretnie, ale też z wielką troską, bo wie doskonale, że właśnie ta przekora często jest źródłem naszego zagubienia, często jest źródłem jakichś naszych trudności, że nie potrafimy sobie poradzić z tym życiem, że często te nasze wybory doprowadzają nas do jakichś ślepych zaułków w życiu, tak, że zbieramy owoce, które są cierpkie i niestety, no ale często się gubimy w tym wszystkim, tak? I później Pana Boga o to próbujemy oskarżać. Zastanawiamy się, co poszło nie tak. Tymczasem jakby cały czas Chrystus wraca do jednego. Słuchajcie, ja jestem z wami. Ja przyszedłem po to, żeby was zbawić. Zaufajcie mi. Idźcie za mną. Na tym polega zaufanie Panu Bogu. Na to, żeby każdego dnia wsłuchiwać się w Jego Słowo, dokonywać wewnętrznego wyboru, że tak, chcę iść na Twoje Słowo, chcę Ci ufać, chcę tak postępować, dokonywać takich wyborów, żeby one zgodne były z tym, co Ty mówisz. W ten sposób, pełniąc wolę Pana Boga, będziemy mieć głęboki pokój, głęboką radość w życiu. I podejrzewam, że gdybyśmy, każdy z nas, i Ty, i ja, gdybyśmy słuchali tego Słowa Bożego, gdybyśmy je realizowali tak, jak to Jezus pokazuje, no to wtedy uniknęlibyśmy wielu cierpień, wielu trudności, wielu takich bolesnych sytuacji w naszym życiu. Zobacz swoją przekorę. Przyjdź z tym dzisiaj do Pana Jezusa. Podejmij jakiś trud i wysiłek, żeby z nią trochę powalczyć. Żeby rzeczywiście w tym swoim codziennym życiu kierować się tym, co mówi Pan. Nie tym, co ja, nie tym, co mnie się wydaje, że powinienem robić, ale tym, co mówi Pan Jezus. Życzę Ci błogosławionego i dobrego dnia. Szczęść Boże.